sprawdzę jeszcze w tej nadstawce dłużej, jak wygląda sprawa, czy one wchodzą do tej nadstawki, bo czasami jest taka sytuacja, że pszczoła nie chce wchodzić, wtedy bym czerw z Kaukaza przyniósł i dał do tej nadstawki, żeby pszczoła wchodziła. O, tu widzę, jakaś pszczółka jest. Też odrabiają węzę. Zobaczymy na susz, czy jakiś nakrop noszą. Tak, jest, jest cięższa. Coś już widzicie. Tam, gdzie jest susz, automatycznie. No mam nadzieję, że z dołu wybrały. Po prostu robiły miejsce w gnieździe. Nie wiem, czy to widać pewnie. O, to się błyszczy, widzicie? Gdzie niegdzie jest miodek. Nie, że cała, ale czuć, że z 1/3 napełniły. Dobra. Dobra, teraz ten bakwast obiecany. Jesteś zdziwiony, bo parę pszczół za mną lata, wkurzone. Nic nie robiłem takiego na pasiece. Nie wiem, co mnie z wczoraj pamiętają. Ale na to wychodzi. Dobra, tutaj dołożyłem węzę. Cóż. Sprawdzimy. Jak to wszystko wygląda. Tu jest mój bakwast KB, jedyna rodzinka. Ciągniemy węzę. No i tak jak widać, góra jest zalana miodkiem, nektarem. Mówię miodek, nektar, ale nie czepiajcie się ze słówka. Każdy wie, o co chodzi. To jest nektar, ale jest troszkę jeszcze nie wszystko odbudowane. Tyle, że ja dokładałem wczoraj tu ramki, ale węzy chyba nie dołożyłem, bo już nie miałem, tylko susz. Muszę wziąć rowiniczkę, żeby ramkę jedną położyć. Ta jest ciężka. To jest ciężko. Tutaj była jedna lub dwie ramki z pokarmem zimowym plus to, co przyniosły tam z wierzby. Tu już zaczynają zasklepiać z góry, ale tamte stare ramki są po prostu ze starym zasklepem ciemnym. Ja je nie będę wirował, będę po prostu trzymał w gnieździe jako żelazny zapas. A to jest cała rameczka na kropu. No ta fajnie waży. Ja ją przełożę do tej rojnicy. Tu jest ta węza, która też tam troszkę było na kropu. Lecimy dalej. Tu jest kolejna ramka. Poruszam, może to będzie błyszczeć wam coś, bo zdaję sobie sprawę, że możecie nie wierzyć. Wszystko to jest nakrop. Pełna ramka. Druga. Tutaj jest jedna ramka z suszem, co dałem wczoraj. I ona jest pusta. No
No, jakieś kropelki tutaj pakują. Troszkę coś tam ponosiły, ale nie dużo. Bo kwas naprawdę sporo przyniósł. Te w szoku, bo czerwiu miał mniej od krainek i Kaukaza. Tu kolejna ramka. Pełna miotku. Patrzcie, z góry tutaj trzeba zasklepiać na biało, z tej strony też. Tutaj już więcej jest zasklepione. I ta strona. Tak to wygląda. Pełna rameczka, zasklepiają. To jest trzecia taka. Ogólnie testuję Kaukaza i Bakwasta, głównie mam krainki. Mam jedną rodzinę Bakwasta, chciałem mieć więcej, ale mi matki się nie przyjęły. Zobaczymy, jak będzie taka miodna ta pszczoła, to naprawdę będę musiał się zastanowić, czy nie wprowadzić więcej. Patrzcie tutaj, z góry już zasklepione, wszędzie nakrop. Mam nadzieję, że troszkę wam błyszczy, że będzie widać. Patrzcie na drugą stronę. Piękny biały zasklep, nie że jakiś, bo już widziałem na forach, na Facebooku. Pokazują ciemny jakiś zasklep, nierówny. No nie wiem. Ja bym się czymś takim nie chwalił, że to jest tegoroczne. Bo każdy pszczelarz wie mniej więcej, jak wygląda. Tutaj patrzcie, jest chyba część tej zimowej, tutaj taki ciemniejszy, a z góry tutaj jest biały raczej, po prostu jest wymieszana taka ramka. To jest dobra ramka właśnie, żeby jak się ma wątpliwości, zostawiać jako ramkę do odkładów, bądź po prostu jako żelazny zapas, zaznaczyć sobie jakimś jakąś pineską, mazakiem. Ja to widzę po prostu. Nie widzę się wszystkiego miodu w rodzinie. Pamiętajcie, że dwie ramki mają zostać. Tutaj jest czerw trutowy, z góry zasklepiany. Ta strona podobnie, reszta nakrop. Też jest ciężka, fajna. Się trut nie wygryzą. Dalej jest ramka pracy, ale nie zaczęły jej odbudowywać. Chyba idzie na burzę, bo są pszczoły dosyć agresywne. Bakwas powinien być bardzo łagodny, zwłaszcza jak jest pożytek. Tutaj też będzie szła nadstawka, ale jeszcze jest tu jedna susza. Jest ramka pracy nieodbudowana. Ja wczoraj tutaj chyba z 4-5 ramki dołożyłem, więc mają gdzie ładować. Tutaj jest kolejna ramka z nakropem. Też cała. Fajna rameczka. Powiem wam, że jest w szoku, jeżeli chodzi o te oba kwasta. Bo była to pod względem czerwiu, jest to najsłabsza rodzinka. Wielki czwartek na przeglądzie miała 6 ramek czerwiu, gdzie krainki niektóre już miały ponad 10. No tu jest węza odrobiona i nakrop. Nakrop niedużo, taka jeszcze lekka. To znaczy ten komóreczki są po prostu płytkie jeszcze. Nie poszerzali za bardzo. Nie poszerzały te pszczółki. No a przyszły chmury. Może i będzie padać. Tutaj jest fajny wianeczek miodu. Ale są larwy. To jest ramka z larwami. O, jest i matecznik jakiś. Znaczy miseczka. Tutaj też. Od razu je zrywam. Jakby coś tam było. Lepiej w ten sposób.
Czyli zaczyna się gniazdo. Pierwsza ramka z jajeczkami. Wiecie co, najbardziej mnie chyba rozwala, że ja tą ramkę z węzą, dałem tu ramkę z węzą koło ramki z jajeczkami, żeby matka tam czerwiła, a one tam już sporo tego nakropu nazbiera w ciągu jednego dnia. Tu się już zaczyna czerw. Czyli druga ramka z czerwiem. Tutaj też trzecia. Ale tu, o, tu jest matka. Na tej ramce jest sporo pyłku. Sporo pyłku i nakropu. Także może przenoszą po prostu. Ale na razie jeszcze na tych ramkach w gnieździe jest pokarmitu. Tutaj również sporo pyłku. Tutaj jest czerw trutowy. No, tu jest pierzgi pełno. Zawaliły. Jeszcze nawet te ramki z czerwiem są takie nie za fajne pod względem tego czerwiu, bo jest go za mało, ograniczyły. Tutaj jest trochę lepiej. O, kamiseczka. Nie widać, ale tu są dwa takie duże miseczki. Nic nie ma. Nic nie ma. Bakwas ponownie jest rojliwą pszczołą, ale zaczął budować miseczki. Matka nie ma gdzie czerwić, bo zalewają gniazdo. Także miałem jeszcze nie dawać tu nadstawki, ale jutro chyba już dam dla bezpieczeństwa. Kolejna ramka z nektarem. Kolejna zawalona cała. Pięknie. Po prostu mega dużo zalało. Jestem po prostu w szoku. Wczoraj tak dokładnie nie przeglądałem, bo już był wieczór. Byłem zmęczony. A dzisiaj po prostu tylko tą jedną rodzinkę sprawdzam. I naprawdę jest tutaj jak na razie mnóstwo pokarmu. Tu jest z czerwiem. Ja już się pogubiłem, ile czego jest. Na filmiku będę musiał policzyć ramki z czerwiem, które wyciągałem, oraz ramki z pokarmem, z miotkiem, nakropem. Aha, jeżeli ktoś uważa, że to wszystko to jest jakiś pokarm zimowy, to tutaj staram się pokazać. Jest ten napis 2019, to była węza. I patrzcie, tutaj już prawie połowę zasklepiły na bialutko. Wszędzie jest pokarm, aż się ugina, kurczę, pokarm. Tu jest trochę pyłku po środku. Wszędzie tu jest nakrop. Kolejna ramka z nakropem. No, sporo tego pyłku, ale nie ma co się dziwić. Nie mam doświadczenia z bakwastami. Tamten jeden sezon i bakwast no miał miód.
Miałem takie rodziny, co nie miały krainki miodu, ale tam głównie był problem z matkami. A tak to wiadomo, wszystkie miały. Nie było jakiejś mega różnicy między bakwastem a krainką. Ale w tej chwili jest tutaj chyba więcej. Bo mimo, że tam są nadstawki pełne, to tu kolejna. Kolejna z nakropem. Po prostu ona nie jest pełna, w sensie dobudowana, rozbudowana, ale są już ciężkie, tam już jest naprawdę większość, te 60-70% ramki już jest nakrop. One jeszcze troszkę poszerzą, doniosą, ale to jest ramka osłonowa z zimy. Tak wygląda zasklep zimy, trochę świeżego jakiegoś bielszego, trochę ciemniejszego. To jest ramka osłonowa. One oczywiście dosklepiły, bo ja przypominam sobie, żeby aż tak była zasklepiona na wiosnę. Ale tej ramki to jest przy ścianie, za Chiny nie będę kręcił, nie można. Wy macie coś takiego, też nie kręćcie, bo sfałszujecie miód. Oraz taki miód świeży, rzepakowy, który zostanie wymieszany z tym miodem, szybko się wam zcukrzy. Tak słyszałem, że wystarczy parę, jedna, dwie takie ramki na miodobranie i będziecie mieli chwila, moment i wszystko wam się od razu stwardnieje. Chociaż rzepak wiadomo i tak twardnieje najszybciej wszystkich miodów. Ale tak słyszałem, że zapasy zimowe trzeba uważać na nie, bo mogą po prostu narobić bałagan. No i to tyle, ja sobie tu zamknę. Także widzicie, no jak na razie ten bakwast naprawdę po prostu więcej jest nektaru, sporo mniej jest czerwiu. Siła jest, wydaje się, mniejsza, ale też jest sporo pszczoły. Także, no cóż, zobaczymy. Bakwast to jest taka złodziejka z tego, co się dowiaduje. Po prostu pszczoła zawsze znajdzie miód, a jak go nie ma, no to wyrabuje. I często osoby, które nie mają bakwasta, no nie mają, nie chcą mieć, mieli, no to główną przyczynę powodują właśnie tą skłonność do rabunków. No ja tutaj nie zauważyłem rabunków na mojej pasiece w tamtym roku za bardzo. 2 lata temu miałem. Ale no jedna rodzina, no zobaczymy. Możliwe, że kupię jeszcze w tym sezonie te bakwasty KB, aczkolwiek mam zamówione same krainki na ten rok. Mam linię AS, krainkę 7 sztuk, Prime 5 sztuk oraz Sklenara, prawdopodobnie Sklenara. Nie jestem pewny tej ostatniej, bo musiałbym sprawdzić, bo nie miałem takiej linii chyba. Gdzieś tam znalazłem po prostu w komentarzach, Ciacho chyba, tak, Ciacho gdzieś polecał, więc też 5 zamówiłem, czyli mam zamówionych 17 matek. Chciałbym powiększyć trochę pasiekę. Myślałem też o pociągnięciu mateczników, odkładów zrobionych z larwą z tego ula, bo to jest moja rekrudzistka. Ma w tej chwili te 18 ramek plus nadstawka, czyli powiedzmy jakieś 2,5-3 korpusy wielkopolskich. No, a jest kwiecień, więc wiecie. Fakt, że w tym roku dużo osób ma silne pszczoły, bo pszczoły wykorzystały leszczynę, wykorzystały wierzbę, wykorzystały sady, no wszystko wykorzystują i bardzo się dobrze rozwinęły. No i to widać teraz. Mam nadzieję, że rujek nie będzie, ale jak będą, to będą. Trudno. Dobra, cześć, trzymajcie się, hej.